Raków przegrał u siebie z Widzewem 1-3. Pierwszy gol to zasługa Mirosława Szymkowiaka. 26. minuta spotkania. I ładne uderzenie Szymkowiaka. 1-0 dla gości. Taki wynik utrzymał się do przerwy. W drugiej połowie 53. minuta. Marcin Zając. Solowa akcja tego piłkarza zakończona celnym strzałem. 2-0. Kontaktową bramkę częstochowianie zdobyli w 64. minucie. Zdobył ją Jaromir Wieprzęć. 917 minut czekali piłkarze Rakowa na zdobycie bramki, ale to był tylko gol kontaktowy. I ostatni gol w tym spotkaniu. 67. minuta. Zbigniew Czajkowski. Widzew wygrywa. Częstochowie 3-1.